cmentarzu przy ulicy Przemysłowej odbył się pogrzeb Sławomira Kaczmarka. Pan Sławomir Kaczmarek był górnikiem, pracował w kopalni węgla kamiennego Wiktoria przez 40 lat. Był jednym z założycieli oraz wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Gwarków KWK Wiktoria i kopalń wałbrzyskich. Współorganizował wydarzenia barburkowe, Górniczy Dzień Dziecka czy Górniczego Mikołaja oraz czynnie w nich uczestniczył. Jeden z pomysłodawców i twórców biesiady szkolnej, podczas której wraz z innymi górnikami edukował młode pokolenie poprzez zabawę. Był postacią znaną, lubianą i poważaną.